Zupełnie zapomniał o tym, że jest nagrywany. Poszedł do toalety z podpiętym mikroportem. Pod wpływem emocji mówił sam do siebie, a sprzęt przypadkowo zarejestrował jego słowa. Jego wypowiedź brzmi jak przyznanie się do winy. Mężczyzna podejrzewany o dokonanie poważnych przestępstw chwilę wcześniej udzielił wywiadu do filmu dokumentalnego. Przekonywał wszystkich o swojej niewinności, jednak chwilę później, w samotności, wypowiedział słowa, które przeczyły przedstawionej przez niego wersji wydarzeń. Ten nietypowy zapis audio wypłynął dopiero po 2 latach od nagrania i stał się ważnym elementem śledztwa w sprawie Roberta Dersta. Witam na Kryminatorium. Ja nazywam się Marcin Myszka i za chwilę przyjrzymy się kolejnej tajemniczej sprawie. Pamiętaj, że nowe odcinki podcastu odsłuchasz w każdy poniedziałek na YouTube, Spotify i innych aplikacjach podcastowych. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Benedict Canyon to dzielnica zlokalizowana w zachodniej części Los Angeles. Wielkie posiadłości z basenami, położone wśród wysokich drzew i bujnej zieleni, przyciągają aktorów, muzyków, reżyserów, sportowców i pisarzy. To miejsce nie zawsze cieszyło się spokojem. Pod koniec lat 60. zostało okryte złą sławą po brutalnym zabójstwie dokonanym przez członków sekty rodziny. Wyznawcy Charlesa Mansona pozbawili wtedy życia ciężarną aktorkę Sharon Tate, żonę reżysera Romana Polańskiego i 4 jej przyjaciół. Mieszkańcy dzielnicy bali się powtórki i kolejnego rozlewu krwi. Zdarzały się drobne kradzieże i inne podobne wykroczenia, ale przez kolejne dekady panował tam względny spokój. Miało się to zmienić po ponad 30 latach. Jedna z ulic dzielnicy wchodziła w granicę urzędu pocztowego Beverly Hills. Mieszkali tam ludzie w średnim wieku. Jeden z domów wynajmowała 55-letnia pisarka i dziennikarka. Kobieta posiadała 3 psy, które często go irytowały. Nieustannie szczekały. W sobotę 23 grudnia 2000 roku zwierzęta biegały w ogrodzie. To zdziwiło nieco sąsiada. One nigdy nie wychodziły na zewnątrz same. Pisarka miała obsesję na ich punkcie. Traktowała je jak dzieci. Nie pozwalała im wychodzić bez nadzoru, bo mogłyby wyjść poza ogrodzenie i wpaść pod samochód. W sobotę biegały bez opieki i szczekały jeszcze głośniej niż zwykle. Następnego dnia sytuacja się powtórzyła. To już zaniepokoiło jednego z sąsiadów. Kobieta mieszkająca po drugiej stronie również miała złe przeczucia. Jeden z psów przebiegł przez ulicę i wparował do jej domu. Znała jego właścicielka na tyle, by wiedzieć, że coś tu nie gra. Kilka osób obeszło dom pisarki. Ktoś zauważył otwartą bramę i uchylone tylne drzwi. W tej okolicy raczej w ten sposób nie zachęcano włamywaczy. 55-latka często gdzieś wyjeżdżała. Pomyśleli, że być może znowu jej nie ma i złodzieje wykorzystali jej nieobecność. Uciekając z miejsca przestępstwa, spieszyli się i dlatego zostawili otwartą bramę i drzwi. W ten sposób 3 niesforne psy wyszły na zewnątrz. Sąsiedzi woleli nie sprawdzać tej teorii na własną rękę. Powiadomili policję. Zgłosili, że w Benedict Canyon prawdopodobnie doszło do kradzieży z włamaniem. Po chwili na miejscu zjawił się patrol. 2 policjantów weszło do środka. Uważnie przyglądali się pomieszczeniom, które nie prezentowały się najlepiej. Dom wymagał generalnego remontu. Ocenili, że część szkód nie powstała w wyniku włamania, ale wynikała raczej z zaniedbania właściciela. Początkowo nic nie wskazywało na to, że doszło do przestępstwa. Wszystko się zmieniło, kiedy weszli do pokoju gościnnego. Na podłodze zobaczyli martwą kobietę. Wokół jej głowy powstała kałuża krwi. Zmarła spoczywała twarzą do góry, ze złączonymi nogami i rękoma wzdłuż ciała. Policjanci ustalili, że ofiara nazywała się Susan Berman.
55-letnia pisarka i dziennikarka tylko wynajmowała tę posiadłość. Mieszkała sama, nie licząc trzech psów. Praktycznie nie miała rodziny. Matka i ojciec od dawna nie żyli, podobnie jak jej mąż. Wśród jej bliskich można wymienić spore grono przyjaciół, jak dzieci i jej byłego partnera, z którymi miała bardzo dobry kontakt, nawet po rozstaniu z ich ojcem. Kiedy zwłoki zostały zabrane do prosektorium, w domu zjawili się najbliżsi zmarłej. Funkcjonariusze opuścili na chwilę Benedict Canyon. Później przeprowadzono pozostałe czynności dowodowe. Tyle, że nieproszeni goście zapomnieli, że są na miejscu zbrodni i nie powinni niczego dotykać. Pozostawili po sobie wiele odcisków palców i śladów traseologicznych. Zazwyczaj dla toku śledztwa miejsce zbrodni odgrywa kluczową rolę. To, co uda się tam znaleźć, stanowi potem dowody pomagające w ustaleniu tożsamości sprawcy i jego motywu, a także przebiegu zbrodni. Jednak w tym przypadku doszło do zanieczyszczenia terenu przez osoby trzecie. Śledczym nawet nie przyszło do głowy, że jednym z odwiedzających mógł być sprawca. W takim przypadku udowodnienie mu winy okazałoby się trudniejsze. Przecież zawsze mógłby powiedzieć, że zabezpieczone ślady pozostawił już po odkryciu ciała. Pomimo tych znaczących błędów udało się natrafić na ważny ślad – łuskę od naboju. Oprócz tego krwawy odcisk dłoni na ścianie w pokoju, w którym leżało ciało. Ponadto ze zwłok zamordowanej zebrano kilka włosów oraz włókien. Przesłano je do laboratorium, by sprawdzić, czy należały do niej, a jeśli nie, czy ich właściciel znajduje się w bazie kryminalnej. W popielniczce leżało kilka papierosowych niedopałków. Z zeznań bliskich wynikało, że Susan nie paliła. Nie znosiła tego i nie tolerowała palaczy w swoim domu. Każdy, kto ją odwiedzał, doskonale o tym wiedział. Popielniczka w kształcie fortepianu miała dla niej wartość sentymentalną. Chowała w niej zazwyczaj spinacze do papieru. Zatem niedopałki zostawił po sobie ktoś inny. Być może sam zabójca. Funkcjonariusze wykluczyli motyw rabunkowy. Wyglądało na to, że z portfela ofiary nic nie zginęło. Dom nie został splądrowany w poszukiwaniu kosztowności. Dwa dni później policja z Beverly Hills otrzymała anonimowy list. Dostarczył go listonosz. Ktoś zapisał na białej kartce adres pisarki. Później widniało tylko jedno słowo – zwłoki. Na kopercie nie było danych nadawcy, tylko adres odbiorcy. W nazwie miejscowości popełniono błąd ortograficzny. Śledczy założyli, że autorem listu był zabójca. List wysłano dzień przed odnalezieniem Susan. Nikt jeszcze nie wiedział o tym, że nie żyła. Uznano, że sprawcy musiało zależeć na tym, by ktoś szybko odnalazł kobietę. Być może nie chciał, by ciało uległo znacznemu rozkładowi w domu. A to z kolei sugerowało, że coś łączyło go z ofiarą. Choć okrutnie odebrał jej życie, w dalszym ciągu coś do niej czuł. Musiał więc ją dobrze znać. Autopsja wykazała, że została śmiertelnie postrzelona w tył głowy. Zabójca pociągnął za spust tylko raz. Jak się okazuje, nie sprawdzono, czy przed śmiercią doszło do zgwałcenia. Skupiono się natomiast na zabezpieczonej łusce. Dostaliśmy informację, że narzędziem zbrodni był pistolet o kalibrze 9 mm. Nie taką samą, ale podobną broń używali gangsterzy. Śmierć kobiety przypominała egzekucję. Jeden sprawny strzał w tył głowy. Śledczy zaczęli zastanawiać się, czy mogła zginąć z ręki jakiegoś gangstera. Zwłaszcza, że swego czasu nazywano ją księżniczką mafii. Susan przyszła na świat w maju 1945 roku w stanie Minnesota. Większość dzieciństwa i młodości spędziła w Nevadzie, a konkretnie w Las Vegas. Te lata zawsze wspominała najlepiej. Wychowywała się w luksusie. Chodziła do najlepszych szkół, jeździła konno i miała wiele innych zainteresowań. Często podróżowała po kraju. Doskonale znała Nowy Jork czy Los Angeles. Jej ojciec był Żydem. Matka, Amerykanka niemieckiego pochodzenia, dorastała jako luteranka, ale po ślubie przeszła na judaizm.
To właśnie w duchu tego wyznania małżonkowie wychowali swoje jedyne dziecko. Szczególna więź łączyła córkę z ojcem, właścicielem kilku hoteli i kasyn. To on najbardziej ją rozpieszczał i spełniał każdą zachciankę. Na jej 12 urodziny zaprosił Elvisa Presleya, wówczas jeszcze raczkującego artystę, który zaśpiewał specjalnie dla niej Happy Birthday. Krótko później ojciec zmarł podczas pozornie niegroźnej operacji. Półtora roku po tej tragedii jej matka odebrała sobie życie. Susan i pozostali członkowie rodziny początkowo podejrzewali, że kobietę zabili wrogowie męża, ale to szybko okazało się kłamstwem. Córka od zawsze coś podejrzewała, ale dopiero po latach w pełni zrozumiała, że jej kochany tatuś był wysoko postawionym gangsterem, że te wszystkie hotele i kasyno służyły mu do prania brudnych pieniędzy i innych nielegalnych działań, że spontaniczne, krótkie wypady w ciągu roku szkolnego wynikały z tego, że rodzina znalazła się w niebezpieczeństwie i musieli się ukrywać, że ci panowie, których nazywała wujkami i przyjaciółmi ojca, również byli groźnymi przestępcami. W wieku 10 lat została porwana, prawdopodobnie przez wrogów ojca. Pod jej szkołę podjechał nieznany mężczyzna w średnim wieku. Wciągnął ją siłą do samochodu. Na szczęście nie odjechali daleko, zaledwie jedną przecznicę. Dziecko wykazało się sprytem. Zaatakowało porywacza, uderzyło go, dzięki czemu uzyskało wystarczająco dużo czasu, by wydostać się z pojazdu i uciec. Niedaleko dostrzegło policyjny patrol. Dwóch funkcjonariuszy odwiozło je do domu. Dowiedziała się, że jej ojca w półświatku nazywano Dave the Jew, czyli Dave Żyd. Swoją kryminalną karierę rozpoczął w wieku nastoletnim. Kręcił się koło kasyn i zyskał sympatię gangsterów. Był młody, silny i zwinny, więc wkrótce powierzono mu zbieranie długów od hazardzistów. Zdarzało się, że wymuszał oddanie pieniędzy siłą. Sprawdzał się w tym idealnie, ale z czasem dawano mu inne, coraz bardziej odpowiedzialne zadania. Zajął się produkcją i dystrybucją alkoholu. W czasach prohibicji było to ryzykowne, ale opłacalne. Zarobił na tym sporo pieniędzy. Uczestniczył też w porwaniach bogaczy dla okupu. Później miał swoich własnych ludzi, którym zlecał robotę do wykonania. Kilkukrotnie złapała go policja. Był skazywany na krótkie odsiadki. Susan po wielu latach odkryła, że ojciec prawdopodobnie wydał rozkaz zabicia dwóch mężczyzn z chicagowskiej mafii. Al Capone, który stał na jej czele, zagroził Bermanowi, że jeśli kiedykolwiek przyjedzie do miasta, skończy martwy. Jej wspaniałe i beztroskie życie nie trwało wiecznie. Skończyło się po śmierci rodziców. Trafiła wtedy pod opiekę wujka, który o nią dbał, ale nie mógł zapewnić jej licznych przywilejów. On również należał do mafii, ale był dość nisko w hierarchii, w przeciwieństwie do brata. Mimo to dawni wspólnicy Dave'a zadbali o jego córkę. Wujek dostawał od nich pieniądze, dzięki którym płacił za czesne w ekskluzywnej prywatnej szkole, a później opłacał jej studia. Dziewczyna skończyła pedagogikę i dziennikarstwo. Rozważania na temat wczesnych lat i przestępstw ojca stały się najpopularniejszym motywem w jej twórczości. Zainspirowały ją do napisania książki pod tytułem Easy Street, której nie wydano w Polsce. Pracowała w wielu redakcjach, m.in. w Kosmopolitanie, San Francisco Examiner czy CBS. Napisała też kilka kryminałów. Susan miała ogromną słabość do tajemnic i zagadek. W 1984 roku wyszła za mąż. Mężczyzna, którego poślubiła, zmarł 2 lata później. Popełnił samobójstwo poprzez przedawkowanie narkotyków, podobnie jak matka pisarki. W 1987 roku kobieta związała się z kimś innym. Związek przetrwał 2 lata. Ukochany wychowywał 2 dzieci. Susan traktowała je jak własne. Była dla nich matką, nawet po rozstaniu z ich ojcem. Utrzymywały z nią kontakt do końca jej życia. Szczególna więź łączyła ją z pasierbem, którego nazywała swoim synem.
Na krótko przed śmiercią pisarka myślała nad stworzeniem serialu w klimacie rodziny Soprano, bardzo popularnego na początku XXI wieku. Jednak swojego pomysłu nie zdążyła zrealizować. W swojej twórczości często poruszała tematykę mafijną. Zawsze zachowywała ostrożność. Nigdy nie wymieniała nazwisk czy innych informacji, które pozwoliłyby na identyfikację niebezpiecznych przestępców. Zdawała sobie sprawę, że ujawnienie czyjejś tożsamości byłoby z jej strony nierozsądne. W tym środowisku mogła liczyć na szacunek. W końcu jej ojciec za życia cieszył się wysoką pozycją. Jednak nie wszyscy w półświatku byli jego przyjaciółmi. Na krótko przed śmiercią opowiedziała kilku najbliższym osobom, że ma istotne informacje o pewnej sprawie, że ujawnienie ich może wywołać trzęsienie ziemi. Nie sprecyzowała, o co dokładnie chodzi. Nie chciała o tym szczegółowo opowiadać. Jednak bliscy zorientowali się, że prawdopodobnie dotyczyło to przestępczości zorganizowanej. Policjanci próbowali ustalić, co się za tym kryło, ale nie mogli niczego znaleźć. Wszystko wskazywało na to, że księżniczka mafii nie miała już zbyt wiele wspólnego ze środowiskiem ojca. Od kogo mogłaby się czegoś nowego dowiedzieć? To pytanie dość często pojawiało się w śledztwie. Otrzymała sporo pieniędzy od przestępców, ale lata wcześniej. Na początku wpłaty przekazywano wujkowi, potem dostawała je bezpośrednio. Spory zastrzyk gotówki dostała po 20 urodzinach, kolejny dekadę później. Po tym czasie kontakt się urwał, a pomoc się skończyła. W ostatnich latach przed zabójstwem nie miała żadnych powiązań z mafią. Im bardziej śledczy analizowali szczegóły jej morderstwa, tym częściej pojawiał się u nich pewien wniosek. Ktoś chciał upozorować egzekucję. Specjalnie użył broni podobnej do tej wykorzystywanej przez mafię z Chicago. Wiedział, że jej ojciec był z nimi w konflikcie. Mężczyzna nie żył już od prawie pół wieku, więc jeśli ktoś naprawdę chciałby zemścić się na jego córce, zrobiłby to znacznie wcześniej. Jego wrogowie w większości również już nie żyli. Teoretycznie w grę mogła wchodzić zemsta ich dzieci. Jednak funkcjonariuszom wydawało się to dość mało prawdopodobne. Wszyscy wiedzieli, że Susan była córką gangstera. Ona nigdy się z tym nie ukrywała. Każdy mógłby to wykorzystać. W domu, w którym doszło do zbrodni, policja odnalazła plakat ze zdjęciem ojca i podpisem „Poszukiwany”. Pochodził z czasów, kiedy za gangsterem wystawiono list gończy. Tuż obok wisiało zdjęcie, które wykonano mężczyźnie na komisariacie po zatrzymaniu. Stróże prawa postanowili skupić się na ostatnich dniach jej życia oraz na najbliższym otoczeniu. Okazało się, że widziano ją po raz ostatni w czwartek 22 grudnia 2000 roku. Ten dzień był jak każdy inny. W kalendarzu Susan była wzmianka o spotkaniu z pewnym początkującym pisarzem. Miała mu pomóc w stworzeniu scenariusza. Jednak mężczyzna z przyczyn osobistych spotkanie odwołał. Spędziła więc ten czas samotnie w domu. Rozmawiała z kilkoma znajomymi przez telefon. Wyszła dopiero wieczorem. Umówiła się z przyjacielem na kolację i wino. Wróciła do domu około 21. Z nikim już się nie kontaktowała. Nie odpowiedziała na żaden telefon czy e-mail, co było dla niej nietypowe. W Wigilię miała spotkać się z przyjaciółmi. Dlatego założyliśmy, że to właśnie krótko po wejściu została zamordowana. Na miejscu zbrodni nie odnaleziono żadnych śladów włamania. Nikt z bliskich zamordowanej nie miał drugiego kompletu kluczy. Zatem ofiara musiała wpuścić sprawcę do środka. Przyjaciele nazywali Susan paranoiczką. Nie rozumieli jej niektórych zachowań. Wszystkie rozmowy telefoniczne nagrywała dyktafonem. Nigdy nie chciała stać przy dużych oknach, przerażały ją. Nie lubiła prowadzić samochodu. W szczególności unikała przejeżdżania po mostach. Panicznie bała się wypadku. Kiedy ktoś pukał lub dzwonił, musiała upewnić się, kto stoi po drugiej stronie drzwi. Zerkała w okno, przez które mogła dokładnie zobaczyć gości. Nigdy nie otwierała obcym. Bliscy przekonywali, że jeśli wpuściła zabójcę do środka, musiała go znać. Susan była ekstrawertyczką i duszą towarzystwa. Lubili ją. Miała wiele przyjaciół i znajomych.
Zabawiała ludzi opowieściami. Często mówiła o swoim ojcu i dzieciństwie. Uwielbiali jej słuchać. Mimo to niektórym zaszła za skórę. W kręgu zainteresowania policji znalazła się właścicielka wynajmowanego przez nią domu. Dee Schiffer chciała pozbyć się lokatorki, ale Susan nie pozwoliła się wyrzucić. Posiadłość w luksusowej dzielnicy gwiazd nie prezentowała się najlepiej. Wymagała generalnego remontu. 55-latka chciała, by wynajmująca w końcu się tym zajęła. Ta jednak skąpiła na to pieniędzy. Wolała pozbyć się wymagającej najemczyni i wynająć lokal komuś innemu, z mniejszymi oczekiwaniami. Pisarka wstąpiła na drogę cywilną. Według postanowienia sądu mogła mieszkać tam bezpłatnie aż do momentu remontu. To nie zakończyło konfliktu między kobietami. Susan opowiadała bliskim, że Dee kilkukrotnie jej groziła. Podobno chwaliła się, że ma broń i chętnie przetestuje ją na Susan. Policja zdobyła ich listy. W jednym z nich ofiara napisała: proszę cię, żebyś więcej nie groziła mi słowami. Jeśli nie zapłacisz za czynsz, coś złego stanie się tobie i twoim psom. Dee miała jeszcze zagrozić, że skrzywdzi przybraną córkę najemczyni. Susan w tych listach podkreślała, że traktowała te groźby poważnie i obawiała się o swoje życie. Przybranemu synowi powiedziała, że jeśli skończy martwa, będzie to z winy tej kobiety. Policjanci mieli wątpliwości, czy starsza pani mogła być zabójczynią. Ewentualnie mogłaby kogoś wynająć do wykonania czarnej roboty, ale to też wydawało się mało realne. Raczej nie zleciłaby morderstwa w domu, który należał do niej. Musiała zdawać sobie sprawę, że taka zbrodnia odstraszy potencjalnych najemców. Poza tym okazało się, że w ostatnich miesiącach ich relacja się poprawiła. W dalszym ciągu nie pałały do siebie sympatią, ale zaczęły się tolerować. Ustaliły, że Susan będzie tam mieszkać jeszcze tylko do czerwca 2001 roku. Potem miały się pożegnać i już nigdy więcej nie spotkać. Dee Schiffer skreślono z listy podejrzanych. Kolejną osobą, której śledczy zaczęli się przyglądać, był menadżer ofiary, Niall Brennan. Policjanci ustalili, że zmarła często pożyczała od bliskich pieniądze. Niektóre długi spłaciła w całości, inne nie. Temu mężczyźnie była winna kilka tysięcy dolarów. Miał zatem motyw. Ponadto przyznał się, że 24 grudnia, kiedy policja opuściła miejsce zbrodni, wszedł do środka przez otwarte okno. Zabrał z domu zmarłej kilka rzeczy, między innymi jej listy. Wśród nich znajdowały się wyciągi z banku. Menedżer chciał wiedzieć, jaki był stan konta zmarłej. Liczył na to, że w jakiś sposób uda mu się odzyskać pieniądze, których nie oddała za życia. Jego zachowanie było podejrzane. Choć podobno Susan łączyła go nie tylko więź zawodowa, ale też szczera przyjaźń, to policjanci zaczęli w to wątpić. Jeszcze przed pogrzebem pisarki rzekomy przyjaciel mówił o niej niezbyt pochlebnie. Wspominał, że nie zwróciła mu długu. Niechętnie rozmawiał o niej zarówno z policją, jak i z mediami. Irytowało go, gdy ktoś o nią pytał. Twierdził, że nie miał czasu, by nieustannie poruszać ten temat. Musiał skupić się na innych klientach, tych żyjących, zamiast rozpamiętywać martwą pisarkę. Funkcjonariusze poprosili go, żeby zjawił się na komisariacie i zabrał ze sobą swój kalendarz, w którym zapisywał daty wszystkich spotkań. Zgodnie z zapowiedzią przyjechał na miejsce, ale bez notesu. Podobno go zapomniał, ale nawet później śledczy nie uzyskali do niego dostępu. Niall twierdził, że 22 grudnia z nikim się nie spotkał. Nie miał niczego zaplanowanego, więc pokazywanie kalendarza wydawało mu się kompletnie zbędne. Policjanci mieli wobec niego złe przeczucia, ale ciężko było mu cokolwiek udowodnić. Kiedy w prasie nazywano go podejrzanym, menadżer zagroził pozwem. Mężczyzna przyznał, że wszedł do domu ofiary przez okno w kuchni. Żaden z policjantów go nie otwierał, podobnie jak żaden z przyjaciół, którzy zjawili się na miejscu. Musiało być zatem uchylone już wcześniej. Czyli zabójca niekoniecznie zapukał do drzwi,
Mógł wejść do środka jeszcze pod nieobecność Susan i czekać na nią. W styczniu 2001 roku na komisariat przyszedł kolejny anonimowy list. Tajemniczy nadawca twierdził, że kobieta prawdopodobnie została zamordowana przez swojego najlepszego przyjaciela, Roberta. Początkowo ta teoria wydawała się nieprawdopodobna. Z zeznań świadków wynikało, że ze wskazanym mężczyzną ofiarę łączyła bardzo bliska więź, jednak dziwnym trafem nie zjawił się na jej pogrzebie. 2 lata starszego Roberta Dersta Susan poznała w 1967 roku. Oboje byli wtedy studentami Uniwersytetu Kalifornijskiego. Studiowali różne kierunki, ale mieli wspólnych kolegów i koleżanki. Od razu zwrócili na siebie uwagę. Za mężczyzną oglądała się chyba każda dziewczyna na kampusie. Był przystojnym i czarującym spadkobiercą milionera i magnata nieruchomości z Nowego Jorku. Susan dużo go łączyło, judaizm oraz podobne doświadczenia z młodości. Oboje dość wcześnie stracili matki, które odebrały sobie życie. Wychowywano ich w złotych klatkach. Nigdy nie musieli o nic prosić. Wszystko dostawali od ręki. Dzielił ich charakter i osobowość. Ona dusza towarzystwa. On z kolei samotny wilk. Mimo to stali się niemal nierozłączni. Świadkowie twierdzą, że pomiędzy tą dwójką nigdy nie było żadnej romantycznej relacji. Kobieta nie miała rodzeństwa. Lubiła myśleć o przyjacielu jako o swoim starszym bracie, którego zawsze chciała mieć. On był jej Bobim, ona jego Susie. Ich przyjaźń nie osłabła nawet wtedy, gdy Robert wziął ślub. Żona mężczyzny zaakceptowała tę relację. Wiedziała, że tę dwójkę łączy więź czysto platoniczna. Mało tego, szczerze lubiła przyjaciółkę męża. W 1982 roku żona Roberta zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Policja nie mogła jej odnaleźć. Sprawa zyskała dość spory rozgłos. Robert był tym zmęczony i wycofał się na chwilę z życia publicznego. To właśnie wtedy Susan przejęła pałeczkę i stała się jego nieoficjalną rzeczniczką prasową. Dementowała wszelkie plotki dotyczące zaginięcia. Szczególnie te, które zakładały, że to mąż pozbył się żony. Kiedy 2 lata później planowała swój własny ślub, zasmucało ją, że będzie musiała pójść do ołtarzu sama. Jako dziewczynka wyobrażała sobie tę chwilę i wówczas myślała, że to ojciec ją poprowadzi. Ale on już od dawna nie żył. Na szczęście najlepszy przyjaciel wpadł na pomysł, że go zastąpi. Kobieta była mu za to ogromnie wdzięczna. Milioner przez lata wspierał ją finansowo. Na jakiś czas przed śmiercią pisarka poprosiła go o pożyczkę. Bez problemu wysłał jej 2 czeki, każdy na $20,000. Skoro byli tak oddanymi przyjaciółmi, dlaczego miałby ją zabić? Śledczy dość szybko zrozumieli, że zamordowana prawdopodobnie znała jego największy sekret. I kiedy mówiła innym, że ma cenne informacje mogące wywołać trzęsienie ziemi, nie chodziło o mafijne porachunki. Pierwsza żona milionera nazywała się Kathleen McCormack. Poznali się w 1971 roku, kiedy ona miała zaledwie 17 lub 18 lat, a on 28. Już po 2 randkach mężczyzna zaproponował, aby wspólnie zamieszkali i przeprowadzili się do innego stanu. W kwietniu 1973 roku wzięli ślub. W pierwszych latach związku mieszkali w Vermont, gdzie mąż prowadził sklep ze zdrową żywnością. Potem wrócili do rodzinnego Nowego Jorku. Kupili mieszkanie na Manhattanie. Mężczyzna na żądanie ojca zajął się rodzinnym biznesem, czego szczerze nie chciał. Jakiś czas później kobieta rozpoczęła studia medyczne. Wcześniej pracowała jako higienistka stomatologiczna, ale chciała zostać lekarzem pediatrą. Studia powinna skończyć wiosną 1982 roku, ale już kilka miesięcy wcześniej zniknęła bez słowa. 31 stycznia odwiedziła swoją przyjaciółkę, która mieszkała w sąsiednim stanie i organizowała wtedy przyjęcie. Kobieta twierdziła, że studentka medycyny zachowywała się dziwnie, była czymś zmartwiona. Poza tym miała na sobie niezbyt wyjściowe ubrania.
Świadek wspomniała o spodniach dresowych, które zupełnie nie pasowały do studentki, zwykle eleganckiej i wytwornej. W pewnym momencie zadzwonił do niej Robert. Krótko później pożegnała się z przyjaciółką. Nie pojechała do mieszkania na Manhattanie, tylko do domu około 80 km od Nowego Jorku. Mąż już tam na nią czekał. Na miejscu spakowała najpotrzebniejsze rzeczy, bo musiała wrócić do miasta na studia. Ukochany zawiózł ją na dworzec kolejowy. Potem odwiedził dom swojego kolegi, z którym wypił drinka. Zadzwonił do żony z budki telefonicznej i upewnił się, że bezpiecznie dotarła na miejsce. Kobieta przestała kontaktować się zarówno z nim, jak i z resztą rodziny oraz znajomymi. Mąż zgłosił zaginięcie dopiero 5 lutego. Twierdził, że zrobił to tak późno, gdyż wcześniej zdarzało jej się milczeć przez długi czas, szczególnie gdy była bardzo pochłonięta studiami. Zmartwił się, kiedy wrócił do ich wspólnego mieszkania i jej tam nie znalazł. Zadzwonił do teściów i przyjaciół. Nikt nie wiedział, gdzie mogła być. Policjanci dotarli do dwóch osób, które widziały ją kolejnego dnia po powrocie do Nowego Jorku, czyli 1 lutego. Byli to pracownicy apartamentowca, w którym małżeństwo mieszkało. Później wyszło na jaw, że studentka skontaktowała się z dziekanem swojej uczelni, by poinformować go o nieobecności na najbliższych zajęciach. Robert początkowo był przejęty zniknięciem żony, ale dość szybko wrócił do normalnego życia. Zachowywał się tak, jakby nie zależało mu na jej odnalezieniu. Najpierw zaoferował kwotę 100 tysięcy dolarów za pomoc w śledztwie, ale po jakimś czasie zmniejszył ją do 15 tysięcy. Zaczął oficjalnie spotykać się z kimś innym. Później wyszło na jaw, że ten związek rozpoczął się znacznie wcześniej, już w 80 roku. Zarówno z mieszkania, jak i domu nad jeziorem wyrzucił rzeczy Kathleen, między innymi jej ubrania, książki i notatki. Śledczy zaczęli przyglądać się milionerowi. Na jaw wyszły fakty świadczące o tym, że to małżeństwo nie było udane. Mężczyzna znęcał się nad swoją żoną psychicznie i fizycznie. W latach 70. zmusił ją, aby usunęła ciążę. Sąsiedzi z mieszkania obok zeznali, że pewnej nocy kobieta przedostała się na ich balkon i błagała o pomoc. Opowiedziała im, co takiego się stało. Mąż ją pobił i groził jej śmiercią. Podobno trzymał w domu pistolet. Takich sytuacji było więcej. Bała się go, ale nigdzie tego nie zgłaszała. Podejrzewała, że nikt by jej nie uwierzył z uwagi na pozycję całej rodziny jej partnera w mieście. Przyjaciółka zeznała, że na kilka tygodni przed zniknięciem maltretowana żona trafiła do szpitala z widocznymi oznakami przemocy. Wyjawiła, że była to sprawka męża. Chciała w końcu od niego odejść, ale on nie mógł na to pozwolić. Prawdopodobnie bał się, że na jaw wyszłyby wszystkie brudy, które próbował zamieść pod dywan. Postanowił, że już więcej nie da jej złamanego grosza. Przestał płacić za czesne na uczelni, anulował jej karty kredytowe i usunął jej pełnomocnictwo do wspólnego konta bankowego. Krótko później kobieta zniknęła. Pojawiło się sporo podejrzeń, że mąż miał coś wspólnego z tym zniknięciem. Jednak nie znaleziono na to dowodów. Maltretowana przez lata Kathleen mogła skutecznie ukryć się przed swoim oprawcą. Powstała też teoria, że uciekła z kochankiem. Jej zwolenniczką była m.in. Susan, która w ten sposób broniła swojego Bobiego. Bliscy zaginionej w to nie wierzyli. Przyjaciółki Kathleen postanowiły przeczesać dom nad jeziorem na własną rękę. Policja przeszukała tę posiadłość pobieżnie. Ich uwaga była skupiona na mieszkaniu w mieście. Kobiety znalazły tam rzeczy poszukiwanej, leżące w śmieciach. Natknęły się również na odręczne notatki Roberta. Ich treść wydawała się niepokojąca. Mężczyzna napisał na jednej z kartek następujące słowa: wysypisko śmieci, most, wykop, łódź, inne, łopata, wypożyczalnia samochodów lub ciężarówek. Czy było to zwyczajna rozpiska czynności do wykonania, a może plan ukrycia zwłok? Przyjaciółki kobiety skłaniały się ku tej drugiej wersji. Notatki dostarczyły detektywowi, ale nic z tym wówczas nie zrobiono. Mąż twierdził, że nie skrzywdził żony, że to ona go porzuciła.
Główny śledczy uznał, że zaginiona uciekła od domowego tyrana. W 1990 roku minęło 8 lat od zaginięcia. Policja nie natrafiła na żaden nowy trop w sprawie. Robert chciał rozwodu. Choć poszukiwana się nie odnalazła, to rozwiązanie małżeństwa było możliwe. Uznano, że odeszła i porzuciła męża. Mniej więcej w tym samym czasie mężczyzna sprzedał dom nad jeziorem. Zaczął spotykać się z inną kobietą, z którą wziął ślub w grudniu 2000 roku, kilka dni przed śmiercią przyjaciółki. O ceremonii przez jakiś czas nikt nie wiedział. Potem wyszło na jaw, że trwała zaledwie 15 minut i nie zorganizowano żadnego przyjęcia weselnego. W trakcie składania przysięgi małżeńskiej mężczyzna podobno nie wyglądał na szczęśliwego i zakochanego. Tak twierdził urzędnik udzielający ślubu. Robert skłócił się z rodziną. Nigdy nie wykazywał wielkiego zainteresowania rodzinnym interesem. Często ignorował powierzone mu obowiązki i nie zjawiał się w pracy. Od lat nie dogadywał się dobrze z rodzeństwem. Szukał tylko okazji do kłótni i ataku. Ojciec pragnął, by zgodnie z tradycją najstarsze dziecko było jego spadkobiercą. Ale z uwagi na zachowanie Roberta zmienił tę decyzję. Na swojego następcę wyznaczył drugiego syna, który został prezesem w 1994 roku. Robert na jakiś czas wyjechał z Nowego Jorku. Całkowicie odciął się od bliskich. Choć wcześniej nie interesował się sprawami firmy, chciał stanąć na jej czele. Uważał, że to mu się po prostu należało. Poczuł się zdradzony. Twierdził, że starszy brat stanowi dla niego niebezpieczeństwo, że mógłby go nawet zabić, dlatego mężczyzna był pod stałą ochroną. W jednym z wywiadów opowiedział, że podejrzany mógł czynić przygotowania do morderstwa, że niegdyś miał psa, który zniknął w tajemniczych okolicznościach, że prawdopodobnie został zabity przez swojego właściciela, bo ten chciał przećwiczyć odebranie komuś życia. 5 lat później śledczy na nowo zainteresowali się sprawą zniknięcia studentki medycyny. Nowojorska policja otrzymała interesującą informację od pewnego osadzonego, niepowiązanego z Derstami. Twierdził, że dość dobrze znał sprawę zniknięcia studentki, która tak naprawdę została zamordowana przez męża. Poinformował, że jej zwłoki zakopano w pobliżu domu nad jeziorem. Pod lupę ponownie wzięto 2 mężczyzn, którzy rzekomo widzieli zaginioną 1 lutego 1982 roku. Po 17 latach zmienili swoje zeznania. Stwierdzili, że nie widzieli Kathleen, a tylko kogoś, kto miał na sobie podobne ubrania. Nie widzieli twarzy tej osoby, ani żadnych innych szczegółów, dzięki którym mogliby ją jednoznacznie rozpoznać. Pojawiły się wątpliwości, czy to studentka zadzwoniła do dziekana swojej uczelni. Osoba, która odebrała telefon, nie znała jej głosu. Teoretycznie mogła to być zupełnie obca kobieta, która przedstawiła się jako Kathleen. Na początku 2000 roku policja kolejny raz, ale tym razem bardzo dokładnie, przeszukała domek nad jeziorem. Niestety od dekady nie należał on już do Roberta. Z tego względu nic tam nie znaleziono. Jeśli kiedykolwiek były tam jakieś dowody, po takim czasie z pewnością wszelkie ślady zostały już zatarte. Sprzątaczka przyznała, że krótko po zniknięciu Kathleen zauważyła w posiadłości dziwne ślady, m.in. krew na umywalce czy przekrzywiony panel podłogowy. Co ciekawe, przekonywała, że o wszystkim powiedziała stróżom prawa już w 1982 roku. Jednak w policyjnym raporcie nie było na ten temat jakiejkolwiek wzmianki. Głównemu śledczemu w szczególności zależało na zeznaniach jednej osoby – Susan. Wierzył, że kobieta była kluczem do prawdy, że ona doskonale znała sekret swojego przyjaciela i mogłaby go łatwo pogrążyć. Dużo wskazywało na to, że była wtajemniczona w szczegóły zbrodni. Swojemu kuzynowi kiedyś opowiedziała, że zwłoki zostały pogrzebane pod domem. Nie powiedziała jednak, gdzie dokładnie. Robert i jego rodzina, jak na magnatów nieruchomości przystało, mieli więcej niż jedną rezydencję. Być może chodziło o domek nad jeziorem.
Komuś innemu przyznała się do tego, że w 1982 roku przyjaciel poprosił ją, by zadzwoniła na uczelnię i podała się za jego żonę. Miała przekazać informację, że przez jakiś czas nie będzie jej na zajęciach. Zrobiła to. To zgadzało się z teorią wysnutą przez policjantów, że to nie Kathleen wykonała ten telefon. Susan pomogła Robertowi, więc musiała zginąć? Według ustaleń śledczych z Los Angeles, mężczyzna 19 grudnia 2000 roku przyleciał do Kalifornii. Wiadomo, że był w niewielkiej miejscowości Trinidad w San Francisco, czyli kilkaset kilometrów od domu Susan. Nie było dowodów świadczących o tym, że przebywał w Los Angeles lub Beverly Hills, choć niewykluczone, że jednak tam pojechał. Do domu wrócił 23 grudnia. W pewnym momencie Robertowi zaczął się palić grunt pod nogami. Policjanci z Nowego Jorku badali sprawę zniknięcia jego żony, a ci z Los Angeles analizowali zagadkę zabójstwa najlepszej przyjaciółki. W obu przypadkach był podejrzanym. Mijały miesiące, a mężczyzna w dalszym ciągu nie został zatrzymany. Nie postawiono mu żadnych zarzutów. Obawiał się, że to tylko kwestia czasu. Nie podobało mu się zainteresowanie dziennikarzy. Już raz znalazł się w takiej sytuacji. Wtedy zbawieniem okazała się Susan, tyle że ona nie żyła, a żaden z pozostałych przyjaciół nie był mu tak oddany jak ona. W kwietniu 2001 roku Robert zniknął. Nigdzie nie można było go namierzyć. Na jego trop trafiono dopiero kilka miesięcy później. Można powiedzieć, że przez przypadek, ale czy na pewno? Pod koniec września tego samego roku nazwisko Roberta Dersta pojawiło się w sprawie tajemniczej śmierci. Z zatoki Galveston w Teksasie wyłowiono ludzki tułów. Później znaleziono kilka worków na śmieci, w których były odcięte kończyny. Okazało się, że szczątki należały do tej samej osoby. Był to starszy mężczyzna. Dzięki odciskowi palca ustalono jego tożsamość. Zmarły nazywał się Morris Black. Niewiele o nim wiadomo. 71-latek prawdopodobnie nie miał żadnych bliskich, a jeśli nawet, to nie utrzymywał z nimi kontaktu. Na znalezionych fragmentach ciała odkryto liczne siniaki i inne drobne urazy, które jednak nie stanowiły przyczyny śmierci. Lekarz sądowy uznał, że ofiara prawdopodobnie zmarła na skutek urazu zadanego w głowę. Tylko tej jednej części brakowało. Policja uważnie przeczesała teren, ale bez rezultatów. Natomiast w wodzie odnaleziono gazetę, na której zapisano tajemniczy adres. Funkcjonariusze pojechali na to miejsce. Przy tej ulicy mieścił się dom, podzielony na kilka mniejszych mieszkań. W tamtym czasie wynajmowały je tylko dwie osoby. Jedną z nich był mężczyzna, którego zwłoki odnaleziono. Na miejscu zabezpieczono ślady krwi. Były wszędzie, na ganku, schodach, ulicy, a także w środku, na niewielkim korytarzu. Krew płynęła z mieszkania ofiary wprost do drugiego mieszkania, które wynajmowała staruszka Dorothy Sider. Niestety jej nie było. Właściciel domu twierdził, że kobieta dużo podróżowała. Czasami odwiedzał ją tajemniczy mężczyzna. Dodał też, że dziwnie wyglądała. Jego zdaniem miała dość męskie rysy twarzy. Te słowa przykuły uwagę stróżów prawa. Przez myśl przeszło im, że Dorothy to być może mężczyzna w przebraniu, który się przed czymś ukrywał. Przeszukali jej mieszkanie i pod podłogą trafili na spore ilości krwi. Sprawdzono to dokładnie i okazało się, że to krew ofiary. W śmieciach staruszki znaleziono dokumentację medyczną wystawioną na nazwisko Robert Derst. Teksańscy śledczy nie mieli pojęcia, kim był ten człowiek. Skontaktowali się z kliniką okulistyczną i poprosili, by natychmiast ich powiadomić, jeśli kiedykolwiek się tam pojawi. Jakiś czas później go ujęto. W należącym do niego samochodzie zabezpieczono piłę, która została użyta do poćwiartowania zwłok Morrisa. Milioner trafił do aresztu, ale wkrótce go opuścił po wpłaceniu kaucji. Krótko później miał pojawić się w sądzie na odczytaniu aktu oskarżenia, ale tego nie zrobił. Postanowił ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości. Wyjechał do Pensylwanii. Przemieszczał się samochodem, który wypożyczył na nazwisko nieżyjącego sąsiada. Pod koniec listopada 2001 roku poszedł do sklepu spożywczego i próbował ukraść kanapkę.
Ochroniarze złapali go na gorącym uczynku i zawiadomili policję. Stróże prawa nie mogli zrozumieć, dlaczego ten człowiek to zrobił. W portfelu miał $500, a w samochodzie ponad 30 tysięcy. Bez problemu mógł po prostu kupić kanapkę. Oprócz tego znaleźli u niego marihuanę, 2 pistolety oraz karteczkę z zanotowanym adresem przyjaciółki swojej zaginionej żony. Robert był uwikłany już w 3 śledztwa. Wszystkiego uparcie się wypierał. Przyznał się jedynie do tego, że faktycznie postrzelił 71-latka. Zeznał, że zrobił to w obronie koniecznej. Jego wersja brzmiała następująco. Zaprzyjaźnił się z Morrisem. Wyznał mu, że Dorothy to tylko przykrywka. Podał swoje prawdziwe nazwisko. Opowiedział, że uciekał przed przeszłością. Przyjaciel go zrozumiał. Często oglądali razem telewizję i wychodzili na kawę. Dużo ich łączyło, między innymi zamiłowanie do broni palnej. 71-latek wiedział, że Robert miał 2 pistolety. 28 września 2001 roku Morris wszedł do mieszkania sąsiada, kiedy ten załatwiał sprawy na mieście. Milioner po powrocie zauważył, że jego przyjaciel dziwnie się zachowuje. Kilka dni wcześniej dostał nakaz eksmisji. Morris musiał się wyprowadzić, czego szczerze nie chciał. Swoją złość i frustrację próbował wyładować na Robercie. Jednak bogacz szybko się zorientował, że drugi mężczyzna trzymał w dłoni jego broń. Powiedział, że ofiara wycelowała w niego. Przestraszony więc chwycił za lufę. Obaj przewrócili się na podłogę. Nagle rozległ się wystrzał. Milioner próbował nas przekonać, że nie dotknął spustu. Jednak kiedy spojrzał na swojego sąsiada, po jego twarzy spływała krew. Robert chciał mu pomóc, ale nie wiedział jak. W wynajmowanym przez niego mieszkaniu nie było telefonu. Liczył więc na to, że ktoś inny zadzwoni po karetkę. Wyszedł z budynku. Pukał od drzwi do drzwi, ale nikt mu nie otworzył. Wrócił. Wtedy zauważył, że ranny nie przeżył. Nie dało się już nic zrobić. Zaczął analizować całą sytuację. Zadawał sobie pytania. Co powinien zrobić? Czy policja mu uwierzy? Czy od razu zorientują się, kim naprawdę jest? Doszedł do wniosku, że jego wersja brzmi niewiarygodnie. Był w końcu bardzo majętnym człowiekiem, a wynajmował marne mieszkanie za $700 miesięcznie. Do tego udawał kobietę. Założył, że jeśli policja go rozpozna, potraktują go jak okrutnego zabójcę. Musiał pozbyć się zwłok, oczyścić miejsce zbrodni z krwi i odcisków palców zmarłego. Zrobić coś, by dalej pozostać niezauważonym. Zmarły okazał się za ciężki, by go podnieść. Robert miał zatem 2 wyjścia. Albo poprosić kogoś o pomoc, albo rozczłonkować ciało. Pierwsza opcja w ogóle nie wchodziła w grę. Nie było nikogo, do kogo mógłby się zwrócić. Wiedział natomiast, że Denat miał u siebie to, czego on wtedy potrzebował. Pewnego razu zauważył w jego mieszkaniu liczne ostre przedmioty, noże i siekierę. To one posłużyły mu w procesie ćwiartowania zwłok. Poszedł też po piłę do sklepu. Odcięte fragmenty ciała włożył do worków na śmieci. Tors umieścił w walizce. Wszystko to przewiózł autem i wrzucił do wody. Ta wersja została przedstawiona przed sądem. Prokurator próbował ją podważyć, twierdząc, że Robert zamordował z zimną krwią. Sugerował, że ofiara może chciała podać policji miejsce, w którym zbieg z Nowego Jorku się ukrywał. Niewykluczone, że Morris mógł go szantażować. Chciał pieniądze za milczenie. Wiedział w końcu, że przyjacielowi ich nie brakowało. Oskarżony został przebadany przez lekarza psychiatrę, który stwierdził u niego autyzm. Obrona argumentowała, że to zaburzenie diametralnie wpływało na jego relacje z otoczeniem i sposób komunikacji. Podkreślano, że to dlatego opuścił Nowy Jork i udawał kobietę. Adwokaci stworzyli też linię obrony, według której Robert był ofiarą prokuratorki zajmującej się zaginięciem jego żony. Mówiono, że to kobieta o politycznych aspiracjach, pragnąca wspiąć się na sam szczyt. Rozwiązanie zagadki sprzed lat mogłoby jej w tym pomóc. Na miejscu zbrodni nie zabezpieczono żadnych śladów świadczących o tym, że rozwój wydarzeń mógł być inny. Nie było też zbyt wielu świadków.
Ława przysięgłych oceniła, że oskarżony nie zamordował Morrisa. Rok później uznano go za winnego zbezczeszczenia zwłok. Postawiono mu też inny zarzut związany z brakiem stawiennictwa w sądzie w odpowiednim terminie, po tym jak został zwolniony za kaucją. Skazano go na 5 lat pozbawienia wolności. Dwuletni pobyt w areszcie śledczym zaliczono na poczet tej kary, więc zostało mu już do odsiedzenia tylko 3 lata. Jednak opuścił więzienie już w 2005 roku. Krótko później złamał warunki zwolnienia. Wybrał się na wycieczkę bez wymaganej zgody sądu. Pojechał do Teksasu, do miejsca, w którym Morris umarł. Następnym przystankiem na jego trasie był sklep spożywczy. Miał wyjątkowego pecha, bo spotkał tam sędziego, który orzekał w jego sprawie. Skazaniec wrócił za kratki, ale wyszedł na wolność już po kilku miesiącach. Sprawa zabójstwa Susan stała w miejscu. Policjanci z Los Angeles podejrzewali Roberta, ale nie mieli żadnego niepodważalnego dowodu. Sam fakt, że krótko po jej śmierci się ukrywał, o niczym nie świadczył. Nie mogli pozbyć się wrażenia, że ich śledztwo jest powiązane z zagadką zaginięcia żony milionera. Zeznania świadków wskazywały na to, że pisarka wiedziała, co stało się z Kathleen, i to od wielu lat. Być może nawet pomogła w zatuszowaniu zbrodni. Ale z jakiegoś powodu postanowiła wszystko wyjawić po latach. Policjanci ustalili, że krótko po zniknięciu Kathleen ktoś dzwonił do firmy należącej do Derstów z pralni w niewielkiej miejscowości w stanie New Jersey. Założyli, że mógł to być Robert. A to dlatego, że połączenie wykonano nie na koszt dzwoniącego, a drugiej strony. Milioner dość często tak robił, gdy musiał skontaktować się z ojcem lub kimś innym z rodziny. W latach 80. mafia rządziła w tamtej części New Jersey. Nowojorscy detektywi wysnuli pewną teorię. Pisarka, która wtedy miała znajomości wśród gangsterów, mogła poprosić kogoś o skuteczne ukrycie zwłok. Przyjaciele twierdzili, że dla swojego Bobiego byłaby w stanie zrobić wszystko. Jednak czy posunęłaby się aż tak daleko? Niektórzy uważali, że tak. Ale to tylko domysły. Jedyna osoba, która mogłaby udzielić odpowiedzi, czyli Susan, nie żyła. Śledczy obawiali się, że wraz z jej śmiercią stracili możliwość rozwiązania zagadki zniknięcia niedoszłej lekarki. W 2010 roku w kinach wyemitowano film zainspirowany małżeństwem Derstów. Jego tytuł brzmi Wszystko co dobre. Milioner skontaktował się z reżyserem tej produkcji, Andrew Jarrettiem. Przyznał, że film wywarł na nim ogromne wrażenie. Filmowiec złożył mu propozycję. Chciał przeprowadzić z nim wywiad. Dać szansę na opowiedzenie tej historii z jego perspektywy. Był to początek projektu, który ukazał się 5 lat później w formie serialu dokumentalnego pod tytułem Przeklęty. Życie i śmierci Roberta Dersta na HBO. Milioner dostał okazję przedstawienia swojej wersji wydarzeń. Z nami, to znaczy z policjantami, już tak chętnie nie rozmawiał. Liczył na to, że wyemitowanie tych wywiadów ociepli jego wizerunek i że znowu stanie się o nim głośno. Być może nawet przyćmi swojego młodszego brata. Robert zaprzeczył zamordowaniu Kathleen, Susan i Morrisa. Opowiedział też o swoim dzieciństwie. O tym, że gdy miał 5 lat, jego matka odebrała sobie życie. Przywołał historię, w której ojciec wieczór jej śmierci powiedział do niego: chodź, popatrzymy na mamusię. Stanęli przy oknie i wpatrywali się w kobietę stojącą na dachu po drugiej stronie posiadłości. Widzieli, jak skoczyła. Robert twierdził, że to znacząco na niego wpłynęło. Odcisnęło na nim piętno, z którym musiał radzić sobie przez całe życie. Młodszy brat zaprzeczył tej historii. Powiedział, że została wymyślona, by wzbudzić współczucie. W tym dokumencie skupiono się też na ich rywalizacji. Nie lubili się. Filmowcy chcieli porozmawiać ze spadkobiercą fortuny Derstów, ale ten odmówił. Z ustaleń wynika, że rodzina całkowicie wyrzekła się Roberta. Przestano o nim rozmawiać, zupełnie jakby nie istniał. Podobnie potraktowano zaginięcie Kathleen. Pojawiła się sugestia, że przynajmniej kilku członków tej rodziny może znać prawdę o tym, co stało się w 1982 roku. Że to nie córka gangstera, a właśnie oni pomogli w ukryciu zwłok i pozbyciu się obciążających dowodów. Warto przypomnieć, że teoria z New Jersey również do tego pasuje.
nigdy nie ustalono, kim był dzwoniący i czy to rzeczywiście miało związek z tą sprawą. Mimo to śledczy nie uznali tego za zbieg okoliczności. Robert przyznał, że nie był szczery z detektywem, który przesłuchał go w związku z zaginięciem żony. Po tym, jak odwiózł ją na dworzec, już więcej z nią nie rozmawiał. Nie zadzwonił do niej z budki telefonicznej. Tamtego wieczoru nie odwiedził też kolegi. Przyznał, że wymyślił te szczegóły, by jego wersja była bardziej wiarygodna. Chciałby przesłuchujący dał mu jak najszybciej spokój. W tym serialu poruszono też kwestię pierwszego listu, który przyszedł na komisariat policji w Beverly Hills. Ten zawierający adres Susan oraz słowo kadawer, które na język polski można przetłumaczyć jako trup, denat lub zwłoki. W mowie potocznej Amerykanie najczęściej używają sformułowania body, czyli ciało. Słowo zwłoki nie jest często używane. Jednak z relacji przyjaciół Dersta wynika, że tym słowem posługiwała się Kathleen. Jako studentka medycyny miała praktyki w prosektorium i opowiadała o nich mężowi. Dzięki temu Robert wszedł w nawyk mówienia o denatach i zwłokach, a nie ciałach. Autor, adresując kopertę, popełnił błąd ortograficzny. Pomylił się w nazwie miasta. Przed literą Y napisał E. Beverley. Przeprowadzający wywiad zapytał, czy to Robert za tym stał, ale ten zaprzeczył. Wszystko wskazuje na to, że policjanci nigdy szczególnie nie pochylili się nad tym wątkiem, choć zdawali sobie sprawę, że to istotny trop. Dzięki niemu założyli, że sprawcę i ofiarę łączyła więź emocjonalna. Mimo to nie pobrali próbek pisma od osób z kręgu podejrzanych. Na pewno nie zrobili tego w przypadku nowojorskiego bogacza. W trakcie tworzenia serialu HBO przybrany syn Susan dostarczył twórcom jej prywatne rzeczy. Wśród nich znajdował się list, który kobieta otrzymała od swojego najlepszego przyjaciela. Zwrócono uwagę na kopertę. Charakter pisma był identyczny do tego z zabezpieczonego przez policję dowodu. Pojawił się ten sam błąd ortograficzny w postaci przeinaczenia nazwy miasta. Reżyser, który kilkukrotnie porozmawiał już z Robertem, chciał umówić się na kolejne spotkanie. Robert nie był już zainteresowany opowiedzeniem swojej historii. Być może wyczuł, że coś jest nie tak, lub zwyczajnie uznał, że powiedział już wszystko. Na początku nieustannie przekładał termin wywiadu. Później oznajmił przez telefon, że nie ma już więcej nic do dodania. Jakiś czas później starszy już mężczyzna został aresztowany. Złamał zakaz zbliżania się do brata, przychodząc pod jego dom. Krótko po opuszczeniu aresztu za kaucją odezwał się do reżysera produkcji. Zmienił zdanie i wyraził chęć rozmowy. Obaj wkrótce się spotkali. Robertowi pokazano fotografię, na której stoi obok Susan. Uśmiechnięta od ucha do ucha kobieta obejmuje go. Później musiał spojrzeć na list, który napisał do niej prawdopodobnie w połowie lat 90. Następnie doszło do konfrontacji. Pozwolono mu zerknąć na kopertę, w której go przysłano. Opisał własnymi słowami, co widział. Adres przyjaciółki zapisany drukowanymi literami z błędem ortograficznym. Chwilę później reżyser podsunął mu inną kartkę. Widniała na niej nazwa Beverly Hills, dwukrotnie. Jedna pochodziła z tego samego listu, druga z anonimu, który policja otrzymała w 2000 roku, dzień po znalezieniu zwłok pisarki. Starszy mężczyzna przyznał, że sam widzi podobieństwo w charakterze pisma. Podkreślił jednak, że to nie on wysłał list na komisariat, że to mógł zrobić tylko sprawca. Twierdził, że nie zabił swojej najlepszej przyjaciółki. Podobieństwo argumentował tym, że drukowane litery są najczęściej do siebie podobne, nieważne kto je pisze. Stwierdził też, że błąd, który się tam wkradł, jest dość pospolity. Nie potrafił jednak rozpoznać, które słowo napisał on, a które nie. Twórcy dokumentu jeszcze przed rozmową z Derstem skontaktowali się z grafologiem. Przekazali mu te dwa listy i pewien dokument, wypełniony przez staruszka drukowanymi literami. Ekspert dokonał analizy porównawczej. Ostatecznie twierdził, że wszystkie dostarczone dowody zostały napisane przez tę samą osobę. Niektóre litery, a w szczególności N, były na tyle charakterystyczne, że nie miał wątpliwości. Oba listy na początku 2013 roku przekazano nam. Wzięliśmy je pod lupę.
kolejna opinia grafologa potwierdziła, że notkę o zwłokach wysłał ten sam mężczyzna. 2 lata później serial Przeklęty – Życie i śmierci Roberta Dersta został wyemitowany na HBO. W 5 odcinku pokazano, jak syn ofiary dostarcza należące do niej rzeczy, a także moment, w którym wyjęto z pudełka list. Krótko po tym 72-latek uciekł. Wydano nakaz aresztowania Roberta w związku z zabójstwem Susan. Prokuratura później twierdziła, że dokonano tego na podstawie innych dowodów i że nie miało to nic wspólnego z serialem. Odnaleziono go dzień przed wyemitowaniem finałowego odcinka. Dotarł do Nowego Orleanu w stanie Louisiana. Zameldował się w hotelu pod fałszywym nazwiskiem. Jednak nie zachował wystarczającej ostrożności. 2 razy skorzystał ze swojego telefonu komórkowego. Dzięki temu został namierzony. W jego rzeczach policja trafiła na rewolwer kaliber 38. Miał go nielegalnie. Oprócz tego znaleziono jeszcze marihuanę, fałszywy dowód tożsamości, maskę, ponad 40 tysięcy dolarów, akt urodzenia, paszport i mapę. Wszystko wskazywało na to, że chciał uciec na Kubę. To państwo nie miało podpisanej umowy ekstradycyjnej z USA. Po emisji finału serialu okazało się, że jego twórcy dostarczyli funkcjonariuszom nie tylko listy. W 2014 roku, czyli prawie 2 lata od ostatniego wywiadu z Robertem, przeglądali wszystkie nagrane materiały. Dopiero wtedy zdali sobie sprawę, że kiedy skończyli ostatnią rozmowę, starszy mężczyzna poszedł do toalety z podpiętym mikrofonem, który miał włączoną funkcję nagrywania. Prawdopodobnie zapomniał o tym, bo zaczął mówić do siebie. Wypowiedział następujące słowa. Stało się, zostałeś przyłapany. To prawda, oczywiście, ale nie masz o niczym pojęcia. Aresztujcie go. Nie wiem, co jest w tym domu. Och, chcę tego. Co za katastrofa. Miał rację, a ja się myliłem. Miałem kłopot z odpowiedzią. Co ja do jasnej cholery narobiłem? Jasne, że ich zabiłem. Przyznał się do zabicia ich. Czy mówił o Kathleen, Susan i Morrisie? Jeśli tak, to wszystkiego się później wyparł. Jeszcze przed procesem wyszło na jaw, że nagranie zostało zmontowane i było edytowane. Obrońcy zdobyli surową wersję. W oryginale najpierw padły słowa: jasne, że ich zabiłem. Potem kilka innych komentarzy i w końcu pytanie: co ja do jasnej cholery narobiłem? Adwokaci zwracali uwagę, że to nie musiało paść w charakterze przyznania się do winy. Staruszek mógł po prostu mamrotać pod nosem i rzucić kilka sarkastycznych uwag, nie mających nic wspólnego z rzeczywistością. W lutym 2016 roku mężczyzna został skazany na 7 lat i miesiąc pozbawienia wolności za nielegalne posiadanie broni w Luizjanie. W dalszym ciągu czekał na proces w sprawie zabójstwa w Beverly Hills. Za to groziła mu nawet kara śmierci. Oskarżony znacząco podupadł na zdrowiu. Jeszcze przed aresztowaniem usunięto mu guz nowotworowy. Rak wrócił i zaatakował pęcherz moczowy. Z uwagi na jego stan, proces ruszył dopiero w 2021 roku. Adwokaci mieli więc dużo czasu na opracowanie linii obrony. Robert przyznał, że to on wysłał list na komisariat policji w Beverly Hills. Podczas kręcenia serialu dokumentalnego powiedział, że musiał tego dokonać zabójca i ocenił ten ruch jako ryzykowny. Jednak wynajęci przez niego prawnicy później twierdzili, że napisanie takiego listu nie musiało od razu oznaczać, że jest winnym zabójstwa. Korespondencja została wysłana 23 grudnia 2000 roku, a ciało pisarki odnaleziono dzień później. Nikt nie wiedział, że ona nie żyła, za wyjątkiem mordercy. Takie jest moje zdanie. Obrona próbowała przeforsować wersję, zgodnie z którą przyjaciel przypadkowo odkrył zwłoki. Nie chciał, by martwa kobieta leżała w domu zbyt długo. Bał się zgłosić osobiście na policję, więc wysłał anonim. Na jego korzyść działało, że na miejscu zbrodni nie odnaleziono jego DNA. W jego rzeczach nie zabezpieczono też narzędzia zbrodni. Pogrążyły go zeznania przyjaciela. Świadek przyznał, że w trakcie jednej z rozmów Robert zwierzył mu się z zabicia Susan. Powiedział do niego: albo ja, albo ona. Nie miałem wyboru. Oskarżony złożył na sali rozpraw wyjaśnienia.
Prokurator dość mocno go przycisnął. Zarzucił liczne kłamstwa. Zapytał, czy gdyby faktycznie kogoś zabił, zatajłby prawdę. W odpowiedzi usłyszał, że są takie kwestie, w których Robert bez wahania by skłamał. Twierdził jednocześnie, że podczas tego procesu mówił prawdę. Trudno było mu uwierzyć, skoro w tym samym czasie przyznał, że byłby zdolny do kłamstw. Uznano go za winnego zabójstwa Susan i wymierzono mu dożywocie, bez możliwości przedterminowego zwolnienia. W chwili zapadnięcia wyroku miał 78 lat. W listopadzie 2021 roku postawiono mu zarzut zabójstwa żony. Kilka dni wcześniej jego stan zdrowia drastycznie się pogorszył. Zachorował na koronawirusa i został podłączony do respiratora. Nie dożył kolejnego procesu. Zmarł krótko później, na początku 2022 roku. Roberta powiązano z kilkoma innymi tajemniczymi zaginięciami na przestrzeni lat. Do pierwszego z nich doszło w 1971 roku w stanie Vermont. W tej samej miejscowości, w której mężczyzna wówczas mieszkał i prowadził sklep ze zdrową żywnością. Len Schultz uczyła się w miejscowym koledżu. 10 grudnia 1971 roku zrobiła zakupy u Roberta. Kupiła tam m.in. suszone śliwki. Świadkowie widzieli, jak jadła je na zewnątrz. Później poszła na przystanek po drugiej stronie ulicy. Nikt jednak nie zauważył, czy dziewczyna wsiadła do jednego z autobusów. Nikt więcej jej nie spotkał. 18-latka nie wróciła ani do akademika, ani do domu. Nie zadzwoniła do rodziców czy przyjaciół. Przepadła bez słowa. Karen Mitchell miała niebawem skończyć 17 lat. Pochodziła z Long Beach w Kalifornii. Wychowywała ją mama, która ciężko pracowała. W połowie lat 90. Karen zamieszkała z wujkiem i ciocią w Uris, niewielkiej miejscowości. Była zwyczajną nastolatką, która interesowała się ruchem hipisów i ochroną środowiska. 25 listopada 1997 roku pomagała w sklepie obuwniczym należącym do rodziny. Miała wolne od szkoły, ale musiała iść do pracy. Kiedy kilka godzin później ciocia pojechała ją odebrać, okazało się, że dziewczyna nigdy tam nie dotarła. Jej zaginięcie zgłoszono na policję. Funkcjonariusze przesłuchali świadka, który tamtego dnia widział dziewczynę podobną do Karen. Kłóciła się z jakimś mężczyzną, który chciałby wsiadła z nim do samochodu. Ona próbowała się uwolnić. Sporządzono portret pamięciowy tego człowieka. Był biały, około 60, drobnej budowy ciała o siwych włosach. Nosił okulary. Kiedy media rozpisywały się o milionerze i powiązanych z nim zbrodniach, śledczy zaczęli myśleć, że to być może człowiek, którego szukali. Pasował do portretu pamięciowego. Ponadto okazało się, że miał dom w tym samym hrabstwie. Pewien dziennikarz ustalił, że 25 listopada 1997 roku Durst przyjechał do miasteczka, w którym mieszkała nastolatka. Świadczyły o tym wyciągi z jego karty bankowej, ale zjawił się też tam wcześniej. Przynajmniej raz odwiedził sklep jej ciotki, w dodatku w kobiecym przebraniu. Poza tym prawdopodobnie przyszedł do przytułku dla bezdomnych, w którym Karen była wolontariuszką. Nie ma jednak informacji, kiedy dokładnie się to wydarzyło. W przypadku obu tych spraw nie zebrano wystarczającego materiału dowodowego, by jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy za tymi zaginięciami naprawdę stał Robert. Jeśli porwał je i zamordował, pozostaje pytanie dlaczego. Dotychczas wykazano, że działał z konieczności. Zabił żonę, bo chciał rozwodu, który prawdopodobnie zszargałby jego dobre imię. Zabił przyjaciółkę, bo znała jego mroczny sekret. Sąsiada oficjalnie nie zabił, ale policja z Teksasu miała inne zdanie. Uważano, że zamordował Morrisa, bo ten wiedział o nim za dużo. Jak widać, popełnione przez niego zbrodnie wynikały z pewnej chłodnej kalkulacji. Czemu więc miałby krzywdzić obce nastolatki? Śledczy nie podzielili się z opinią publiczną żadną teorią na ten temat. Kolejną zaginioną dziewczyną, która mogła być ofiarą Roberta, jest Kristen Modafferi. 17-latka pochodziła z północnej Karoliny, ale rozpoczęła studia w Kalifornii, niedaleko San Francisco. To właśnie w tym mieście pracowała jako kelnerka w kawiarni. 23 czerwca 1997 roku poszła do pracy.
po skończonej zmianie, wdała się w rozmowę z blond włosą kobietą. To był ostatni raz, kiedy ją widziano. Bogacz w tamtym czasie mieszkał w tej samej miejscowości. Rozmawiałem z policjantem zajmującym się tym zniknięciem. Miał różne teorie. Jedną z nich był udział milionera, który zabił i ukrył zwłoki. Nigdy nie ujawniono żadnych szczegółów. Czy śledczy zgromadzili inne dowody świadczące o tym powiązaniu? Jeśli tak, to nigdy tego oficjalnie nie skomentowali. I prawdopodobnie okazały się niewystarczająco mocne, by go o coś oskarżyć, czy nawet zwyczajnie przesłuchać. Na przestrzeni lat milioner mieszkał w kilku innych stanach, m.in. w Virginii, New Jersey czy Południowej Karolinie. Korzystał z fałszywych tożsamości i dokumentów. Jeśli faktycznie był sprawcą tych wszystkich zaginięć, to oznaczałoby to, że był seryjnym mordercą. A to rodzi pytanie, czy miał jeszcze więcej ofiar na sumieniu? Jednak jest to tylko teoria. Odpowiedzi mógłby udzielić wyłącznie jeden człowiek, sam Robert. Niestety nie ma już możliwości, by go o to zapytać. I tak prawdopodobnie by się nie przyznał. Tak jak powiedział to podczas swojego drugiego procesu. Niektórym rzeczom stanowczo by zaprzeczał, nawet jeśli były prawdą. Nowojorska policja do dziś nie odnalazła zwłok Kathleen. Kobieta została uznana za zmarłą w 2001 roku. Choć sąd nie zdążył ocenić dowodów i wydać werdyktu, detektywi, którzy je zgromadzili, nie mają wątpliwości. Ich zdaniem to mąż ją zabił. Pytanie tylko, co stało się z jej ciałem? Brakuje informacji, czy śledczy otrzymali zgodę na przekopanie podwórka wokół domu nad jeziorem. Prawdę musiała znać Susan. Być może była nawet w jakiś sposób współwinna, na przykład pomagała w ukryciu zwłok. Tajemnicę zabrała ze sobą do grobu. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Książka Cathy Scott pod tytułem Murder of a Mafia Daughter, wydana przez wydawnictwo Barnicate Books w 2015 roku. Serial dokumentalny w reżyserii Andrew Jareckiego pod tytułem Przeklęty. Życie i śmierci Roberta Dersta, dostępny na HBO Max. Raport ze śledztwa w sprawie zaginięcia Kathleen Derst, sporządzony przez prokurator okręgową hrabstwa Westchester Miriam Rocha. Artykuły z takich serwisów informacyjnych jak New York Post, CNN, CBS News i ABC News.